Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie na moim kanale Beata Michalak Art. Dzisiaj taki nietypowy filmik, ale myślę, że to będzie jeden z pierwszych takich pokazujących mnie troszeczkę inaczej niż tylko poprzez moją pasję malowania. W moim życiu się troszeczkę pozmieniało. Wyjeżdżam za granicę. Piękne miejsce. Myślę, że będę nagrywać to miejsce dla Was, bo na pewno wiele z Was jest zainteresowanych tego typu filmami. Dokładnie wyjeżdżam do Grecji ze swoim ukochanym, przynajmniej na kilka miesięcy, na wyspę Zakynthos, przepiękna wyspa, już nie mogę się doczekać, naprawdę myślami już jestem od dawna tam, w tym miejscu. Na pewno będę starała się nagrywać dla Was filmy, sama dla siebie też, bo ja już raz byłam w Grecji i po prostu zakochałam się w tym miejscu. To jest tak przecudowne miejsce, ludzie zupełnie inaczej tam żyją, nie ma tego pędu takiego, tam się ma wrażenie, że czas stoi w miejscu. Poza tym no, jest troszkę inaczej, dlatego że jest to miejsce turystyczne, więc mega dużo ludzi. Wydaje się, że ludzie są bardziej przyjaźni, pozytywniej nastawieni. Każdy przyjeżdża w wakacje, więc jest wypoczęty, zrelaksowany. Naprawdę piękne miejsce. Grecja to dla mnie kraj, w którym mogłabym po prostu mieszkać, żyć. No, coś pięknego. Mam nadzieję, że będziemy się spotykać tutaj na kanale. Dalej, że będziemy razem przeżywać fajne chwile, zwiedzać piękne miejsca. Będziemy współpracować z chłopakiem, który też jest z Polski. Na wyspie jest już 8 sezon, też jest zakochany. Zawsze w superlatywach przedstawia to miejsce. Chłopak zajmuje się wycieczkami, organizuje dla ludzi wycieczki. Z tego co widziałam, wspaniałe wycieczki. Jest to człowiek bardzo kontaktowy, bardzo pozytywny. Przedstawia tą Grecję super, naprawdę bardzo dużo informacji przekazuje, bardzo piękne miejsca pokazuje. Jako jeden z chyba z nielicznych, albo być może jako jedyny Polak, wydał taki przewodnik turystyczny po Zakynthos. Mam nadzieję, że uda mi się wybrać na jedną z wycieczek organizowanych przez właśnie Jarka. Na pewno będę Wam wszystko pokazywać, bo sama już nie mogę się doczekać tej chwili. Mam nadzieję, że razem będziemy poznawać ten piękny kawałek świata, nie tylko na filmach, że uda mi się jednak malować te piękne miejsca dla Was. Jeżeli chodzi o moje malowanie, to powiem Wam, że naprawdę jakoś wszystko idzie przeciwko malowaniu. Dzisiaj na przykład zaczęłam nagrywać film i podczas gdy już miałam cały obraz namalowany, sprawdzam, a tam nagrało się tylko 14 minut. No i niestety do niczego mój film. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Wszystko po prostu idzie pod górę. Być może dlatego, że emocje sięgają już zenitu. Powoli się pakujemy i tak naprawdę w głowie jest co innego niż malowanie. Myślę cały czas o tym, żeby wszystko zabrać, żeby po prostu tam jakoś normalnie funkcjonować.
No zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że będziemy dalej współpracować. Zapraszam na swój kanał. Myślę, że jeszcze nagram jakiś filmik z malowania, ale tak naprawdę za 2 tygodnie już wylatujemy. No i zobaczymy, co wtedy na miejscu. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję za to, że jesteście. Jeżeli chcecie wspierać mój kanał, to subskrybujcie, polubiajcie. Będziemy w kontakcie. Do zobaczenia, kochani.